Witam, prawda, że taki wygląd tu i budzi niepokój? Żółknięcie, czy nawet brązowienie? Opadanie gałązek? No ale zastanówmy się, przecież to nie jest suche, upalne lato, gdzie tyntują mogłoby brakować wody. Zresztą miałem tutaj zaraz posadzone kwiaty. Kwiaty codziennie podlewane, więc nawet pośrednio te tuje z tej wody korzystały. Nie jest to przecież również zima, ani wczesna wiosna, gdzie tują mogłaby grozić susza fizjologiczna, przez to, że nie mogłyby pobierać wody ze zmarzniętej ziemi. Jest przecież teraz jesień, październik, temperatury są dość niskie, często też pada, jest wilgotno, więc na pewno nie jest sprawa braku wody. Nie są to również choroby, nie są to również szkodniki. Na szczęście przyczyny takiego stanu rzeczy są całkowicie naturalne. W przypadku roślin iglastych, może z wyjątkiem odżywia, który igły zrzuca co roku, w przypadku roślin iglastych każda pojedyncza igła żyje od 2 do maksymalnie 6-7 lat. No i nie inaczej ma się rzeczy z tujami, chociaż tutaj o igłach oczywiście nie możemy mówić, ale za to są gałązki. No i właśnie podobnie to tutaj wygląda. Również po tych kilku latach te gałązki zaczynają zamierać. Ich żywot się skończył. No i właśnie objawia się to żółknięciem, brązowieniem, również opadaniem tych gałązek. Zresztą to można również zaobserwować w ten sposób, że najczęściej takie objawy, taka zmiana koloru, opadanie tych gałązek dotyczy właśnie tych gałązek rosnących wewnątrz rośliny. Te rosnące na obrzeżach to są przecież młode przyrosty, one są zielone, tutaj z nimi nic się nie dzieje, natomiast właśnie taki efekt starzenia się dotyka te gałązki rosnące w środku. Zresztą on może być nawet przyspieszony tym, że po prostu do tych gałązek rosnących w środku dociera przecież coraz mniej światła słonecznego i one się po prostu w ten sposób również szybciej starzeją. Taka zmiana koloru gałązek chyba najbardziej widoczna jest właśnie w przypadku tych tui odmian kolumnowych, chociaż sama dynamika tego żółknięcia, brązowienia gałązek zmienia się z roku na rok. W zeszłym roku, 2 lata temu, raczej takiego efektu nie było. Te gałązki były, ale nie było ich tak dużo jak w tym roku, a to z tego względu, że po prostu tuje są starsze i te gałązki również się zestarzały. Jest więcej tych starszych gałązek, które właśnie w tej chwili kończą swój żywot. Takie obrazki są widoczne jesienią, kiedy rośliny przechodzą w stan spoczynku, kiedy procesy zachodzące w tkankach roślinnych spowalniają. Drzewa, krzewy liściaste zrzucają wszystkie swoje liście na zimę, natomiast rośliny zimozielone zrzucają tylko najstarsze igły, czy tak jak w tym przypadku najstarsze gałązki. Ja sobie zaraz te tujki oczyszczę z tych uschniętych gałązek, później wygrabię to co spadnie. Najprościej byłoby wziąć i teraz złapać za pień i potrząsnąć tymi tujkami. Z tym, że trzeba wziąć pod uwagę, że właśnie w tej gęstwinie często ptaki lubią sobie robić gniazda. W tamtej tujce właśnie było gniazdo gołębi, także trzeba będzie to raczej zrobić bardziej delikatnie, ręcznie. Ale zresztą widzieliście, że te gałązki odpadają bardzo lekko. Praktycznie, kiedy się dotknie, zaraz zostają w dłoni. Także praca raczej będzie należała do tych lżejszych. Chwila, moment i po robocie. I tak to teraz wygląda. No na pewno ta tujka już nie jest teraz taka gęsta. Ale spokojnie przyjdzie wiosna, pojawią się nowe przyrosty. Również tutaj w środku rośliny, w miejsce właśnie tych starych, uschniętych, usuniętych teraz gałązek. Na pewno ta tujka wiosną się zagęści. No więc co, aby do wiosny. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.